Witajcie serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będziemy przekonywać Was o zaletach robotów koszących. Dzisiaj pokażemy, jak samodzielnie zamontować robota na przykładzie modelu Husqvarna Automower 105 z wykorzystaniem zestawu instalacyjnego. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie oglądajcie ten materiał do końca. Montaż zaczynamy od sprawdzenia, czy mamy wszystkie potrzebne komponenty. W pudełku mamy robota 105. Robot został już rozkodowany. Poza tym mamy zasilacz, stację ładującą, skręty do mocowania stacji dokującej, komplet zapasowych noży, w tym wypadku są to noże Endurance, oraz przewód regulujący napięcie. Przewód ten występuje w różnych wariantach długości. Tutaj fabrycznie mamy przewód 3-metrowy, natomiast jeżeli odległość od gniazdka do miejsca, gdzie będzie stacja dokująca, jest większa, możecie sobie zamówić przewód 5, 10, a nawet 20-metrowy. W pudełku mamy również instrukcję obsługi. Jest w języku polskim, ale jeżeli oglądacie ten film, to instrukcja nie będzie Wam potrzebna. Kolejną rzeczą jest zestaw instalacyjny, w skład którego wchodzą szpilki. W tym wypadku mamy zestaw instalacyjny mały, więc w zestawie mamy 300 szpilek, 150 metrów przewodu ograniczającego i doprowadzającego. To jest ten sam przewód. Bardzo często nas pytacie, czym te przewody się różnią. To jest generalnie jeden, ten sam przewód. W zależności od portu w stacji ładującej, do którego go podepniemy, jest albo przewodem ograniczającym, albo pełni funkcję przewodu doprowadzającego. Mamy też 3 sztuki złączek żelowych. Złączki te służą do połączenia przewodu doprowadzającego z pętlą ograniczającą i fioletowe wsuwki, które zaciskamy na końcówkach przewodu i możemy je wpiąć w te konektory wystające bezpośrednio z bazy, co też pokażemy w dalszej części tego materiału. Warto zacząć od wyznaczenia miejsca, w którym ustawimy stację dokującą. Jest kilka czynników, które musimy wziąć pod uwagę przy doborze takiego miejsca. Pierwszy z nich to dostęp do prądu. Od tego zaczynamy, jeżeli trawnik na to pozwala. W tej sytuacji mamy trawnik, który jest niewielki, nie jest skomplikowany, więc tutaj tak naprawdę w przypadku tego trawnika, czy trawników, które są w kształcie kwadratu, prostokąta, tak naprawdę stację dokującą możemy postawić w niemalże każdym dogodnym miejscu i wtedy powinniśmy się skupić na dostępie do prądu. Natomiast w sytuacji, jeżeli trawnik jest skonstruowany, na przykład patrząc na lotu ptaka w kształcie litery L czy litery C, stację dokującą warto postawić w takim miejscu, żeby przewód doprowadzający biegł od stacji i przebiegał przez możliwie jak największy teren trawnika. Tak, żebyśmy mogli zaprogramować zdalne starty robota i tak, żeby robot szybko odnajdywał przewód doprowadzający, wzdłuż którego będzie podążał do stacji dokującej w sytuacji, kiedy napięcie baterii spadnie do poziomu takiego, gdzie musi się naładować. My miejsce na stację wybraliśmy gdzieś tutaj. Instrukcja obsługi mówi o tym, że stacja powinna stać na trawniku w ten sposób. Natomiast wiemy z doświadczenia, że możemy ją schować tu w tej sytuacji tam kilka centymetrów poza trawnik. Natomiast bardzo często instalacja wygląda w ten sposób, że stacja stoi całkowicie na przykład na kostce. Można to zrobić. Myślę sobie, że nawet kiedyś pokażemy Wam w innym filmie, jak to zrobić. Żeby stacja stała na przykład w rabacie między krzewami, żeby robot był schowany w cieniu. Więc zabieramy się do montażu. Zaczynamy od ułożenia przewodu ograniczającego i przewodu doprowadzającego. Mamy wspomniane wcześniej szpilki. Ja teraz nie korzystam z tego przewodu, który był w zestawie instalacyjnym. My tego przewodu pod ziemią u klientów zaszywamy setki kilometrów, więc wziąłem taką dużą szpulę, jaką zakładamy na maszynę, żeby wkopać przewód pod ziemię. Ale dosyć gadania. Mamy miejsce, które wybraliśmy na stację dokującą. Na przewodzie robię sobie pętelkę, tak żeby on mi nigdzie nie uciekał. Ważne, żeby zrobić sobie kilkunastocentymetrowy zapas. Potem jest łatwiej, nie trzeba tych przewodów sztukować, a nadmiar po prostu utniemy, tak żeby to wszystko schludnie wyglądało. Przybijamy w tym miejscu. Tak naprawdę do montażu, poza zestawem instalacyjnym, będziemy potrzebowali gumowego młotka, jakiś kombinerek, żebyśmy mogli przyciąć przewód, ewentualnie zacisnąć złączki żelowe, rękawiczki, środki BHP, we własnym zakresie, co kto uważa. W pudełku każdego robota Automower znajdziecie taki przymiar. W zależności od modelu te wartości mogą być inne. W przypadku modelu 105 mamy tutaj oznaczone 3 wartości. 5 cm, 20 i 30 cm. Ten przymiar będzie nam pomagał w układaniu przewodu. I teraz w sytuacji, jeżeli krawędź trawnika jest na przykład tak jak tutaj z kostką
na jednym poziomie albo różnica jest w zakresie 1-2 cm, przewód układamy 5 cm od obrzeża, tak żeby robot mógł zajechać dokaszając te obrzeża. Jeżeli coś wystaje ponad trawnik około 5 cm, wtedy ten przewód układamy w odległości 20 cm, a jeżeli mamy sytuację, tak jak na przykład tutaj, gdzie mamy drzewo wolno stojące na środku trawnika, które nie jest obłożone żadną opaską i zostaną nie do koszenia, a zależnym na tym, żeby nasz robot jak najdłużej wyglądał schludnie, to wtedy ten przewód układamy w odległości 30 cm. Zaczynamy układanie przewodu ograniczającego. Zobaczycie to w przyspieszonym tempie. W momencie, kiedy będzie coś ważnego do przekazania, wtedy to tempo zwolnimy i wytłumaczymy, o co chodzi. Często pojawia się pytanie, jak gęsto nabijać szpilki. Generalnie szpilki te możemy nabijać co metr, co pół metra. W zestawie jest ich praktycznie dwa razy tyle, co przewodu. Jeżeli mamy 150 metrów przewodu i 300 szpilek, to możemy tak naprawdę wbijać go co jakieś pół metra. Natomiast zasada jest taka, że jeżeli mamy jakiś dołek czy wybrzuszenie i przewód gdzieś wisi w powietrzu, wtedy też powinniśmy przykotwić go jeszcze w tym miejscu szpilką, tak żeby on przylegał do trawnika. W sytuacji, jeżeli przewód będzie wystawał ponad trawnik, może się okazać, że przy małej wysokości koszenia robot uszkodzi ten przewód, zedrze z niego otulinę albo go przetnie, co będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem się robota. I odmierzamy 5 cm od krawędzi, przytrzymujemy przewód, pileczka, młotek. W tym miejscu wyraźnie widać, że przewód utrzymuje się na trawie, jest troszeczkę w powietrzu, więc warto tą trawę delikatnie przegarnąć, a najlepiej, jeżeli przed instalacją skosicie trawę dosyć krótko albo na taką wysokość, jaką oczekujecie od waszego trawnika. Zakres regulacji wysokości w robocie 105 to między 2 a 5 cm. Przeważnie w granicach 4-5 cm trawniki wyglądają najlepiej. Najlepiej utrzymują też wilgoć, więc nie ma sensu obniżania tej wysokości do minimum. Będąc w tym miejscu, warto się na chwilkę zatrzymać. Zauważcie, że tutaj mamy zastosowane takie 20-centymetrowe obrzeża. Jest to idealna opcja dla pracy robota koszącego. Jeżeli te obrzeża mają 20 cm, to jesteście sami w stanie zamontować robota Husqvarna Automower w taki sposób, że dokosi wszelkie krawędzie trawnika. Jeżeli macie na terenie na przykład wystające drzewo i też obłożycie je jakimś paskiem, murkiem kostki czy kamieniami, które będą sztywno ubite, dobrze zagęszczone, tak żeby robot nie zakopał się tam kółkami, też będziecie mogli osiągnąć taki efekt, żeby skoszone przez robota było 100% powierzchni. No, jest i pomocnik. O kurde. No i niestety zostało nam już tylko 299 szpilek, natomiast myślę, że w przypadku tego trawnika i tak ich nam zostanie. Generalnie pamiętajcie o tym, że jeżeli wasz ogród jest bardzo skomplikowany, możecie po prostu kupić większy zestaw instalacyjny. Natomiast jeżeli nie potrzebujecie większego zestawu instalacyjnego, to same szpilki czy dodatkowy przewód też możecie dokupić u nas w sklepie na lasogród.pl. Najważniejsze jest to, żebyście przed przystąpieniem do montażu sprawdzili, przemierzyli na podstawie tego filmu na przykład ilość przewodu, jaka będzie wam potrzebna. Jeżeli będzie w stanie to określić, to na pewno dziewczyny pomogą w doborze wielkości zestawu instalacyjnego, bo ten zestaw występuje w trzech rozmiarach. W zależności od rozmiaru różnią się ilości przewodów. Możemy mieć 150, 250, a nawet 400 metrów. Taki mały zestaw instalacyjny pozwala na montaż robota przy terenie skomplikowanym, na którym są wyspy o powierzchni jakichś 400 metrów. Natomiast jeżeli teren jest prosty, to przy pomocy małego zestawu instalacyjnego, w którym jest 150 metrów przewodu, możemy pokryć nawet około 800 metrów kwadratowych trawnika. I teraz na chwilkę robimy stop. W tym miejscu przewidzieliśmy poprowadzenie przewodu doprowadzającego, więc warto zrobić sobie taki nadmiar przewodu, który pozwoli nam potem na połączenie się z resztą instalacji przewodem doprowadzającym. To też oczywiście pokażemy, powiemy, jak to powinno wyglądać. Robię sobie taką małą pętelkę, przybijam ją też przy pomocy szpilki.
i lecimy dalej. Okej, doszliśmy do miejsca, w którym nie są przygotowane obrzeża, więc tutaj zgodnie z instrukcją obsługi przewód ułożymy w odległości 30 cm. To jest też jedna rzecz, na którą będziemy chcieli zwrócić Waszą uwagę w tej sytuacji, bo generalnie roboty koszące Husqvarna Automower są stworzone do odbijania się od przeszkód i nie mają z tym jakichś wielkich kłopotów, więc tak naprawdę w zależności od tego, czy oczekujecie, żeby te dokoszenia były jak najmniejsze, czy ewentualnie chcecie, żeby robot jak najdłużej wyglądał schludnie, był jak nowy, niepodrapany, to też to definiuje, w jakiej odległości ten przewód powinniście ułożyć, ale o tym w dalszej części tego materiału. Na razie skupiamy się na montażu robota, właściwie to montażu okablowania. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak rzadko w takich dużych odstępach nabijam szpilki, to generalnie w tej sytuacji, jeżeli mamy prosty teren, możecie sobie zrobić to dokładnie w ten sam sposób, a potem przejść po prostu i w miejscach, w których ten przewód jest w górze, podobijać szpilki. Dla mnie jest to opcja łatwiejsza i szybsza, ale generalnie możecie też jechać za koleją, przybijać przewód co kilkanaście centymetrów. Tak jak wspominałem, nie ma jakichś jasno określonych wytycznych, trzeba to zrobić tak, żeby przewód w każdym miejscu nie wystawał nad trawnik, żeby on po prostu dolegał do ziemi. Ten przewód na tą chwilę jest widoczny, natomiast po jakichś dwóch tygodniach przy zdrowym trawniku on zostanie przerośnięty trawą, także widoczny po prostu nie będzie, nie będzie raził, nie będzie go widać. I tutaj sytuacja podobna. Wzdłuż tej krawędzi przewód okładamy w odległości 5 cm, natomiast przy tym murku odsuniemy się na około 30 cm, tak żeby robot nie odbijał się i nie rysował swojej obudowy. W tym miejscu jest wyraźne zagłębienie. Wyraźne, choć pewnie nie będzie widoczne na filmie. Dlatego w tym miejscu ładnie mi się wykłada przewód. Tu mam zagłębienie, w tym miejscu przybijam szpilkę, tak żeby przewód na całej długości dolegał do trawnika. No i co? Objechaliśmy trawnik dookoła, jesteśmy już w miejscu, skąd zaczynaliśmy. Więc tak naprawdę możemy odciąć kawałek przewodu ze stosownym nadmiarem. Przypiąć go jeszcze w tym miejscu. Przewody ograniczające zostały ułożone. W tej chwili powinniśmy przełożyć przewód doprowadzający. Przewód doprowadzający, podobnie jak przewody ograniczające, zaczynamy jego układanie od stacji dokującej. Idziemy przez środek trawnika, aż dojdziemy do miejsca, w którym zostawiliśmy pętelkę w przewodzie. W tym miejscu te przewody zostaną połączone. I znowu zaczynamy od zrobienia pętelki. Teraz kilka wskazówek odnośnie montażu. Coś, co dotyczy tak naprawdę wszystkich modeli automowerów firmy Husqvarna. Warto zwrócić uwagę na to, żeby przewód doprowadzający wychodził od stacji dokowania minimum 2-3 metry na wprost, bez żadnych przeszkód. Przy układaniu przewodu doprowadzającego powinniśmy też unikać tworzenia kątów prostych. Generalnie należałoby te kąty wyłagodzić, albo idąc po promieniu, albo zamiast na przykład jednego zakrętu 90 stopni zrobić dwa 45-stopniowe, albo nawet trzy mniejsze, tak żeby kosiarka nie musiała zawracać w miejscu. Jest to zdrowsze dla robota, ale także lepsze dla trawnika, bo robot, który zakręca tak gwałtownie 90 stopni, może powodować jakieś uszkodzenia na trawniku. W przypadku tego trawnika nie musimy, ten trawnik nie wymaga skrętu przewodu doprowadzającego. Natomiast w czym rzecz? Nie powinien ten zakręt wyglądać w ten sposób. Jeżeli trawnik jest tak ukształtowany, to powinniśmy to wyłagodzić, na przykład stosując dwa lub trzy takie załamania, przegięcia, tak żeby robot mógł płynnym ruchem przejeżdżać wzdłuż tego przewodu. To jest bardzo ważna zasada. Lecimy dalej. To
tutaj też jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, chociaż w przypadku tej działki nie ma to znaczenia. Warto na tym przykładzie to pokazać, zobrazować. Generalnie roboty firmy Husqvarna pokonują przewężenia o szerokości 60 cm. Dotyczy to nawet w modeli z serii 400, których szerokość w najszerszym miejscu wynosi 54-55 cm. Ale żeby przez takie przewężenia przejeżdżać, potrzebują do tego przewodu doprowadzającego. Kosiarka może wyjeżdżać w teren pracy też wzdłuż przewodu ograniczającego, mówię tutaj o innych modelach poza modelem 105, i wjeżdżają w przewężenia około 2-metrowe. Natomiast żeby przejechać z jednego terenu na drugi przez takie wąskie gardło, konieczne jest ułożenie przewodu doprowadzającego. Przewód ten powinien być w odległości nie mniejszej niż 30 cm od przewodu ograniczającego, więc w sytuacji, jeżeli ten nasz przejazd ma 60 cm, powinien być po środku. W sytuacji, jeżeli mamy tą odległość większą, możemy go ułożyć troszkę bliżej lewej krawędzi przewodu ograniczającego. Jeżeli chodzi o programowanie robota, to też to pokażemy w przypadku innych materiałów, bo ten film dotyczy tylko i wyłącznie montażu modelu 105. Dotarliśmy przewodem doprowadzającym do miejsca, w którym łączyć ma się on z pętlą ograniczającą. Przycinamy nadmiar. Przewód już nam dzisiaj nie będzie potrzebny. Teraz mamy przewód ograniczający, który przecinamy. Mamy przewód doprowadzający. Łączymy je ze sobą. Przycinamy wszystkie trzy przewody razem i używamy złączki żelowej. Złączka żelowa jest trójkanałowa, nie ma znaczenia, w które miejsca włożymy te przewody. One wszystkie trzy będą po prostu miały ze sobą styk, tak jakbyśmy je na przykład skręcili ze sobą, zlutowali, zaizolowali. Natomiast ta złączka w środku wypełniona jest żelem. Żelem, którego zadanie jest nie wpuszczanie do środka wilgoci. I teraz naszym zadaniem jest umieszczenie przewodów w kanałach. Ważne jest to, żeby wsunąć je do samego końca, tak żebyśmy tutaj widzieli te końcówki. I ostatnim etapem jest ich zaciśnięcie. Kombinerki tej wielkości nie są najlepszym urządzeniem do tego. Lepiej byłoby użyć jakieś duże szczypce, takie szczypce do rur, ale tym też można to zrobić. Ważne, żeby tą złączkę bardzo mocno zacisnąć, tak żeby ona weszła, tutaj ta niebieska część, aż do tego miejsca. Nadmiar żelu wylatuje na środek, ale to nic. Resztki przewodów, które obcięliśmy, sprzątamy. No i kolejna bardzo istotna sprawa. Ten nadmiar przewodów razem ze złączką powinien wychodzić na zewnątrz instalacji. W sytuacji, jeżeli wrzucimy go na przykład do środka, zastosujemy sobie większy nadmiar, może się okazać, że w tym miejscu robot nie będzie dojeżdżał, nie będzie dokaszał, bo ta siła sygnału będzie wzmacniana i któryś z czujników z przodu odbierze go wcześniej i to spowoduje niedokoszenie. Dlatego zawsze w takiej sytuacji, czy na przykład jeżeli używacie tych złączek i kawałka jakiegoś przewodu do połączenia przerwanego przewodu ograniczającego, pamiętajcie o tym, żeby zawsze wyrzucić to na zewnątrz. I teraz też możemy przybić to szpilką, tak żeby to było na jednej wysokości z trawnikiem. Nasza instalacja jest zakończona, jeżeli chodzi o układanie przewodów ograniczających i przewodu doprowadzającego. Możemy teraz przejść do montażu stacji dokującej, programowaniu robota. Przechodzimy w tej chwili do montażu stacji ładującej, stacji dokującej, bazy, jak zwał, tak zwał. W modelu 105 kluczową rzeczą jest ułożenie przewodu doprowadzającego. Stacja dokująca ma od spodu taki kanał, rynienkę, w której ten przewód musimy ułożyć. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ model 105 na podstawie tego przewodu wjeżdża do stacji dokującej. Inne modele do samego dokowania wykorzystują sygnały radiowe, które emituje stacja. Natomiast w modelu 105, jeżeli ten przewód ułożymy tutaj, kosiarka będzie miała problemy z zadokowaniem, nie będzie mogła prosto wjechać, może wjeżdżać na bazę. To będzie powodowało dysfunkcję w postaci braku automatycznego ładowania się robota. Rozplątujemy pętelki, które zrobiliśmy wcześniej przy układaniu kabla. Ok, mamy trzy przewody. Kolejną bardzo ważną rzeczą, z którą często zdarzają się pomyłki, jest wpięcie tych przewodów w stację ładującą. W innych modelach jest w ten sposób, że przewód ograniczający prawy, jego miejsce jest z tej strony, przewód ograniczający lewy z tej strony, a środkiem wpinamy przewód doprowadzający. W modelu 105 jest to troszeczkę inaczej, jest to wszystko opisane, natomiast często zdarzają się błędy. Tam są telefony od klientów, że kosiarka nie działa poprawnie, kosi na przykład tylko połowę ogrodu, nie wjeżdża sama do stacji. Generalnie w takich sytuacjach jest więcej niż pewne, że te przewody zostały zamienione. Zdarza się to nawet wśród klientów, którzy mają już kosiarkę 2, 3 czy 5 lat i na przykład zdecydowali się na zimę zdemontować stację ładującą, a na wiosnę po podpięciu są mega zdziwieni. Okazuje się, że te przewody zostały zamienione. Stawiamy sobie stację dokującą mniej więcej w miejscu, w którym ma ona być ułożona, tak żeby przewód doprowadzający wychodził w tym miejscu. Wpinamy przewód
przelotki. Wtedy mamy 100% pewności, że jego ułożenie jest idealnie takie, jak powinno być. Nadmiar przewodu wypuszczamy. To samo robimy z przewodem ograniczającym lewym i prawym. W tej chwili będziemy potrzebowali tych fioletowych złączek dociskowych, które służą do połączenia przewodu ze stacją dokującą. Montaż takiej złączki jest banalnie prosty. Ważne, żeby zostawić sobie kilka centymetrów nadmiaru, tak żebyśmy mogli wypiąć ten przewód. Nie ma też sensu stawiać bardzo długich ilości, bo taki przewód zwinięty w większej ilości, w dużym nadmiarze za stacją, może też powodować zakłócenia w pracy robota. Składamy złączkę. Przytrzymujemy ją palcami w ten sposób i zaciskamy kombinerkami, aż do usłyszenia takiego charakterystycznego kliknięcia. Ten zabieg powtarzamy z przewodem doprowadzającym i z przewodem ograniczającym. Nadmiar przewodów możemy najzwyczajniej w świecie obciąć. Przewód doprowadzający, z angielskiego słowa guide, wpinamy go w port oznaczony literką G. I dalej odpowiednio przewód ograniczający prawy i przewód ograniczający lewy. W tej chwili w to miejsce musimy wpiąć przewód, który idzie do zasilacza. Tak jak wspominałem, on tutaj standardowo w modelu 105 ma długość 3 metrów. Natomiast bezproblemowo możecie dokupić sobie dedykowany przewód o innych długościach 5, 10, a nawet 20-metrowy, jeżeli stacja dokująca jest w większej odległości od gniazdka. Tą wtyczkę wpinamy w to miejsce. Jest to zabezpieczone przed wilgocią. Ta gumka, która jest na wtyczce, powoduje to, że tam do środka nie dostaje się woda. Stacja dokująca częściowo stoi na trawniku, więc możemy wykorzystać dwie ze szpilek, które są w zestawie. W zestawie z tymi szpilkami jest również kluczyk imbusowy, który jest dedykowany do szpilek tej wielkości. Warto wziąć pod uwagę też to, czy stacja dokująca stoi na w miarę płaskim, poziomym terenie. Przykręcamy tak, żeby płyta dotykała szczelnie trawnika, żeby tutaj nie było żadnego progu czy uskoku, które mogły powodować to, że kosiarka przy próbie zadokowania odbije się. Przy wkręcaniu tych kotew powinniśmy też zwrócić uwagę na to, czy pod spodem nie przebiega przewód ograniczający lub doprowadzający, który przetniemy. No w przypadku modelu 105, jeżeli przewód doprowadzający ułożymy w tej dedykowanej rynience, nie ma takiej opcji, natomiast to się czasami może zdarzyć. W miejscu, gdzie stacja stoi na betonie, możemy użyć jakiegoś kołka rozporowego na wiertło 6 czy 8 i przywierć ją w ten sposób. Natomiast w przypadku tej bazy, jeżeli przykręciliśmy ją na te dwie kotwy, stoi ona na tyle stabilnie, że jest to w zupełności wystarczające. W tej chwili możemy przejść do podłączenia zasilania. Zasilacz ma podobną złączkę jak tą, którą podpinamy do bazy. Nie powinniśmy podłączać tego bezpośrednio do stacji dokującej, chociaż teoretycznie jest taka możliwość w przypadku niektórych modeli. Ważne, żeby zasilacz wpiąć do gniazda, które jest gniazdem zewnętrznym, jest odporne na warunki atmosferyczne. Ważne, żeby ten zasilacz nie leżał na ziemi w sytuacji, jeżeli na przykład do zasilania doprowadzony jest przedłużacz. Powinno to być w granicach chociaż 30 cm nad ziemią, tak żeby wyizolować w miarę możliwości zasilacz od działania wody. Okej, nie będziemy w tej chwili pokazywać, jak będziemy chować ten przewód, nadmiar tego przewodu, bo to nie jest istotne. Wy to zrobicie w własnym zakresie, tak żeby nie zaburzało to waszego poczucia estetyki. Natomiast to jest teraz dla nas kluczowe, to na jaki kolor świeci światło w stacji dokującej. Jeżeli światło świeci stałym, zielonym kolorem, to znak, że instalacja jest kompletna i możemy przechodzić do uruchomienia robota. Światełko zielone. Jeżeli jesteście w sytuacji, kiedy światło ma inny kolor niż zielony, to koniecznie sprawdźcie nasz film na YouTubie, w którym wyjaśniamy, co oznaczają konkretne kolory światła w stacji dokujących robotów koszących Husqvarna automowe. Przewody ułożone, stacja dokująca zamontowana, instalacja jest działająca, kompletna, świadczy o tym zielona dioda. Możemy przejść do uruchomienia robota. Zaczynamy od włącznika. Modelu 105 są schowane w tym miejscu. Wpisujemy kod PIN. Kod PIN oczywiście możemy zmienić. Każdą komendę, każde polecenie w przypadku modelu 105 musimy zatwierdzić przyciskiem OK. Potem przechodzimy do menu. Ja zaczynam od menu ochrona. Żeby dostać się do menu ochrona, znowu musimy wpisać kod PIN i zatwierdzić go przyciskiem OK. W tej chwili wybieramy nowy sygnał pętli.
czy chcesz zmienić sygnał pętli stacji ładującej. Zatwierdzamy przyciskiem OK i postępujemy zgodnie z komunikatem wyświetlonym na ekranie, który mówi o tym, żeby wstawić kosiarkę do stacji ładującej i wcisnąć przycisk OK. Wstawiamy kosiarkę, usłyszeliśmy piknięcie, które świadczy o tym, że kosiarka komunikuje się ze stacją dokującą. Wciskamy przycisk OK i czekamy. Połączenie zmienione. W sytuacji, jeżeli nie montujecie pierwszy raz robota, ale stawiacie go na przykład po okresie zimowym, może się pojawić komunikat połączenie niezmienione. Wtedy trzeba tą czynność ponowić, powtórzyć 2-3 razy. Jeżeli mimo to połączenie się nie zmieni, a mamy w stacji zielone światełko, należałoby sprawdzić, czy styki w robocie, jak i w stacji dokującej nie są zaśniedziałe, czy tam nie ma gdzieś problemu z przejściami z połączeniem. W tej sytuacji kosiarka za pierwszym razem bezproblemowo nawiązała połączenie z pętlą ograniczoną i stacją ładującą. Przyciskamy przycisk OK. Co następne? Następnie wchodzimy w menu. Menu, które nas interesuje, to instalacja. Zatwierdzamy przyciskiem OK. W przypadku tego ogrodu zaczniemy od razu od zdalnych startów. Zdalny start 1. Proporcja. W proporcji wybieramy nigdy, rzadko, średnio, często albo zawsze. Jeżeli ustawimy na przykład na średnio, to wtedy w drugim zdalnym starcie też możemy wybrać tą proporcję jako średnią. Korzystamy z tego w sytuacji, jeżeli na przykład mamy trawnik o powierzchni 400 m2, około połowa jest w jednej części, a druga połowa jest na przykład po drugiej stronie domu, oddzielona jakimś węższym przejazdem. Wtedy wpływamy na kosiarkę w ten sposób, żeby swoją pracę rozkładała w miarę równomiernie ilość czasu spędzanego na jednej części trawnika i drugiego. Jeżeli te dysproporcje są większe, na przykład trawnik ma 400 metrów, ta główna część, w której stoi stacja dokująca, ma 300 metrów, wtedy wybieramy często, a dla drugiego zdalnego startu wybieramy rzadko. Odległość. Tutaj wpisujemy odległość, jaką kosiarka ma pokonać wzdłuż przewodu doprowadzającego, żeby zacząć koszenie. W przypadku modelu 105 maksymalna odległość wynosi 99 metrów. Zobaczcie, nie mogę wpisać więcej, na przykład 200. Nie mogę, więc wpisuję 99 metrów, zatwierdzam przycisk OK. Start zdalny 1, proporcja średnio, odległość 99 metrów. Wiadomo, w przypadku tego trawnika przewód doprowadzający ma około 10 metrów długości. Natomiast jeżeli nie chcecie tego mierzyć i chcecie sobie ułatwić programowanie zdalnego startu, możecie wpisać tą wartość 99 metrów, potem przejść do testu i ustawienia, test wyjazdu ze stacji, test zdalny 1, naciśnij start, naciskamy start, pojawia się komunikat zamknij osłonę, by rozpocząć, zamykamy osłonę, teraz kosiarka powinna wyjechać ze stacji, jechać wzdłuż przewodu doprowadzającego. Ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że robot nie jedzie wzdłuż przewodu doprowadzającego, a przewód jest ułożony dobrze, musimy zaingerować w menu instalacja, szerokość doprowadzania i zmieńmy ją na wąski. Przechodzimy z powrotem do opcji testu i ustawienia, test wyjazdu ze stacji, start zdalny 1, wstaw kosiarkę do stacji ładującej, wciśnij OK. W tej chwili kosiarka wzorowo jedzie wzdłuż przewodu doprowadzającego. A naszym zadaniem, jeżeli trawnik jest złożony z dwóch czy więcej części, jest spacer za kosiarką. Załóżmy, że w tym miejscu kończy się przewężenie, które kosiarka musi pokonać, żeby przedostać się z głównego trawnika na część, która jest oddzielona jakimś węższym przejazdem, to tuż za tym przewężeniem powinniśmy wcisnąć przycisk stop. 105 zażąda podania kodu PIN. OK. 5 metrów. OK. Dystans ten został zapisany. W sytuacji kosiarka mierzy po prostu odległość, którą przejechała wzdłuż przewodu doprowadzającego, którą musi pokonać, żeby dojechać we wskazane miejsce pracy. I w sytuacji normalnego, większego trawnika może się okazać, że po otwarciu klapki, wpisaniu kodu PIN pojawi się na przykład odległość, załóżmy 53 metry. Jeżeli zatwierdzimy to przyciskiem OK, to wtedy ten zdalny start zdalny numer 1 zaprogramuje się do takiego poziomu lub ewentualnie możemy wtedy jeszcze raz wybrać odległość i wpisać te wspomniane 5 metrów. Tak samo robimy z drugim zdalnym startem. W przypadku modelu 105 mamy do dyspozycji dwa zdalne starty. Proporcja często. Proporcje przekroczone. To jest sytuacja, o której wspominałem wcześniej. Jeżeli wybraliśmy dla pierwszego zdalnego startu często, to w tej chwili będziemy mogli wybrać już tylko z opcji rzadko lub nigdy albo średnio.
zostawiamy średnio i na przykład, jeżeli ten nasz teren bardziej odległy, kosiarka musi pokonać do niego 53 metry, jak wspominaliśmy, to wpisujemy 53 metry. To wszystko, jeżeli chodzi o menu instalacja. Tutaj mamy pokrętło służące do regulacji wysokości koszenia. Ok, kolejnym rzeczą w menu, którą musimy zaprogramować, jest licznik czasu. Godziny pracy 1. Jak długo powinna pracować kosiarka na waszym terenie? Wynika to tak naprawdę z metrażu kwadratowego i złożoności tego trawnika. Dla ułatwienia przyjmijmy, że nasz trawnik ma powierzchnię 400 m kwadratowych. Wydajność godzinowa robota 105 to około 43 m kwadratowe na godzinę, więc wynika z tego, że kosiarka powinna pracować w granicach 9-10 godzin w ciągu doby. Więc ustawiamy sobie godziny pracy na takie, które nam odpowiadają. Wiemy już, że kosiarka musi pracować około 10 godzin. Nie ma to znaczenia, w jakich godzinach ona będzie pracowała. Jeżeli na trawniku pracuje system zraszaczy, warto ustawić start koszenia na przykład godzinę, czy nawet 2 godziny po zakończeniu podlewania, tak żeby trawa przeschła. Robot jest w stanie i pracuje nawet podczas opadów deszczu, bo co w sytuacji, jeżeli deszcz by padał codziennie przez tydzień, a robot by nie kosił, to byłby problem. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to lepiej, jeżeli robot będzie kosił trawę suchą. Jeżeli mówimy o miesiącach takich, gdzie są największe upały, typu lipiec i sierpień, warto też zmienić te godziny pracy, na przykład na pracę w nocy, bo nie jest zdrowym dla trawnika koszenie w największych upałach. Przyjmijmy, że nasza kosiarka będzie pracowała codziennie od godziny 9. Podświetla nam się konkretne okienko. Tutaj mówię o tym, jest to proste i takie intuicyjne według mnie, natomiast też się często zdarzają pytania i problemy wśród klientów. 0, 0. Podświetla nam się dwójeczka, kosiarka ma pracować 10 godzin od godziny 9, więc wybieram na klawiaturze 1, 9, mam od 9 do 19, zatwierdzam to przyciskiem OK. Jeżeli chcielibyście, żeby kosiarka pracowała te wspomniane 10 godzin, na przykład od godziny 19, to wtedy w godzinach pracy 1 programujemy od 19 do godziny 24, czyli do 0:00. A w godzinach pracy 2 od godziny 0:00 do godziny 5 rano. Dni pracy. Tutaj wybieramy dni, w które kosiarka ma pracować. Generalnie my zalecamy, żeby robot pracował przez 6 dni w tygodniu. Ten jeden dzień wolny, niech to będzie niedziela. Generalnie to możecie ustawić według własnych preferencji. My zalecamy to koszenie 6 dni w tygodniu ze względu na nasze doświadczenia. Trawnik wtedy po prostu wygląda zdecydowanie lepiej. Jeżeli robot przez cały sezon będzie pracował codziennie, może się okazać, że trawa będzie poprzygniatana, nieestetyczna. Wiadomo, dużo też zależy od samego gatunku i jakości trawy, jaką macie, ale na większości ogrodów trawa wygląda najlepiej, kiedy jest koszona 6 dni w tygodniu. No i co? W tej chwili powinniśmy zrobić jeszcze jeden ostatni test, mianowicie test powrotu do stacji dokującej. Wciśnij start, zamknij osłonę, by rozpocząć. W przypadku tego modelu kluczowe jest to, żeby kosiarka za pierwszym razem bez problemów zadokowała się w stacji dokującej. Potem będziemy mogli sprawdzić jeszcze to, jak daleko kosiarka zajeżdża za przewód ułożony wzdłuż krawędzi i czy będzie w stanie dokosić wszystkie obrzeża. Kosiarka jest już blisko stacji dokującej, w tej chwili obróci się o 180 stopni, tak żeby mogła tyłem zadokować w stacji w celu ładowania. Idealnie. Zamontowaliśmy i zaprogramowaliśmy robota koszącego Automower 105. Sprawdźcie może, jak będzie z dokaszaniem w tych miejscach, gdzie trawnik graniczy na przykład z drzewem, z murkiem, czy z obrzeżem, które jest naprawdę nieźle przygotowane. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Taką podstawową techniką jest po prostu uruchomienie robota zgodnie z harmonogramem. Po jednym, dwóch dniach będziemy już widzieli, czy instalację położyliśmy poprawnie, czy są jakieś miejsca, które wymagałyby poprawki. Albo ewentualnie możemy to wymusić na robocie. Tak jest. W jaki sposób to wymusić? Bardzo łatwo. Wystarczy, że kosiarkę ustawimy na przykład idealnie na wprost miejsca, które chcemy sprawdzić. Wciśniemy jej start. Jeżeli robot jest w trybie koszenia w harmonogramie swoim, w tej chwili powinien dojechać. Trawa jest zbyt wysoka w tym miejscu,
Szkoda, że nie została wcześniej skoszona, ale 105 sobie z tym poradzi. No niestety efekt będzie taki, że zostanie tutaj takie drobne sianko, natomiast po kilku dniach nie będzie to widoczne. Później już kosiarka, pracując 6 dni w tygodniu, będzie kosiła minimalne przyrosty, które nie będą widoczne, które nie będą się gdzieś tam pod butami wnosiły do domu. W tym miejscu wiemy już, że robot zajeżdża na tyle daleko, że będzie w stanie dokosić wszystkie krawędzie. Jedyne poprawki, które zostaną w przypadku tego trawnika, to będą miejsca, w których przewód ułożony jest te 30 cm od przeszkody wystającej, dużo więcej niż te 5 cm. Myślę, że w tym miejscu zostanie do koszenia około 8, może 10 cm. Automower 105 zaczął już koszenie na tym niewielkim, niewymagającym trawniku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy ten film był dla Was pomocny i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taką skróconą instrukcję montażu na przykład robotów z serii 300. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, a już niedługo relacja z naszych pokazów, gdzie skupimy się nad profesjonalnymi maszynami Husqvarna. Do zobaczenia, cześć!